Cześć, witajcie! Z tej strony Oktawia Nowacka, ambasadorka biegu Erasmusa i miło mi Was powitać na kolejnym treningu z cyklu treningów i zajęć realizowanych we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzisiaj pierwsza z obiecanych niespodzianek, a mianowicie na dzisiejszym treningu pojawił się Artur Kuciapski, były lekkoatleta, reprezentant Polski, obecny trener biegania. I dzisiaj z Oktawią zapraszamy Was na trening ze spadochronem, a przed treningiem ze spadochronem zapraszamy Was na krótką rozgrzewkę. Zaczynamy od mobilizacji obręczy barkowej. Przyjmiemy pozycję. Leżenie bokiem. Noga pod spodem wyprostowana. Kąt w stawie skokowym 90 stopni, czyli palce na siebie. Tutaj noga u góry 90 w biodrze, 90 stopni w kolanie, 90 stopni w stawie skokowym. Przyjmujemy wygodną pozycję i teraz zaczynamy od rysowania półokręgu, tak jest, i teraz zamykamy. I to jest jedno powtórzenie. Wykonujemy takich 10 powtórzeń na stronę. Pamiętamy o tym, aby starać się, żeby kolano podczas obrysowania nie odrywało się. Przyklejamy sobie, jeśli nadmiernie się odrywa, możemy podłożyć wałek lub lekko zablokować sobie ręką. Druga dłoń dookoła cały czas dotyka podłoża. Wykonujemy sobie 10 powtórzeń na lewą stronę i 10 powtórzeń na prawą stronę. Teraz mobilizacja stawów biodrowych. Przyjmujemy pozycję podpór przodem, dłonie wąsko na szerokość barków. Naszym zadaniem jest dostawić stopę równo z dłonią, plecy wyprostowane, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Możemy z lekkim odepchnięciem na zewnątrz kolana, dostawiamy dłoń, drugą stopę blisko dłoni, siadamy sobie w głębokim przysiadzie, plecy wyprostowane, głowa przedłużeniem kręgosłupa, lekko rozpieramy sobie kolana na zewnątrz, dokładamy teraz jedną rękę do góry, dokładamy drugą rękę do góry. Staramy się, aby kolana nie leciały do zewnątrz podczas wstawania. Pchamy kolana na zewnątrz i wstajemy. I to jest jedno powtórzenie. Wykonujemy takich 8. Schodzę sobie do dołu. Znów pozycja wyjściowa. Jedna stopa. Druga stopa. Pozycja wyprostowana. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Rozpycham sobie kolana na zewnątrz. Dokładam jedną dłoń. Drugą. I wstaję. Teraz będziemy wykonywać ćwiczenie mobilizacji łopatek. Przyjmujemy sobie pozycję wyjściową w klęku w podporze przodem. Pozycja wyjściowa i teraz wykonujemy mocno koci grzbiet, wypychamy odcinek piersiowy do góry, głowę chowamy między ramiona i teraz przodopochylenie miednicy, czyli taki przeprost w lędźwiach mocny, głowa do góry i łopatki ściągnięte razem. Najważniejsze przy tym ćwiczeniu jest to, aby w tej pozycji tutaj dolnej mocno angażować pracę łopatek, tak jakbyśmy chcieli ścisnąć kartę kredytową łopatkami. Góra i dół. Góra i dół. Góra i dół. Wykonujemy sobie 10 takich powtórzeń. Raz wykonujemy tyłopochylenie miednicy, a teraz przodopochylenie miednicy. Hop. Ok. Po krótkiej mobilizacji zapraszamy Was teraz na rozgrzewkę w postaci podwyższenia temperatury ciała po to, aby przygotować organizm do dalszego wysiłku. Zapraszamy. Zaczynamy 10-minutowym truchtem. Jesteśmy po truchcie, a teraz zapraszamy na dalszą część rozgrzewki. Dobrze, zaczynamy sobie teraz od kilku ćwiczeń gibkościowych. Zaczynamy sobie od prawidłowej postawy. Ustawiamy się swobodnie, stopy na szerokość bioder i ręce na bioderkach. Kręcimy sobie ruchy okrężne, wykonujemy głowy 6 w lewo, 6 w prawo.
okrężne, swobodne ruchy. Ok. Teraz dłoń za głowę, jak najdalej, tutaj na odcinku kręgosłupa, piersiowym kręgosłupa, drugą dłoń na łokieć i ściągamy sobie łokieć do dołu. Prawidłowe, pożądane odczucie, rozciąganie tutaj zewnętrznej części przedramienia, triceps. Pozycja wyprostowana. Nie robimy przeprostu w lędźwiach. Brzuszek napięty. Jedna strona. Zmieniamy sobie na drugą stronę. I adekwatnie schodzimy sobie do dołu. Zaplecione nadgarstki. I również wykonujemy krążenia. Niech to będzie 10 w lewo, 10 w prawo. Dobrze. Stopy szerzej niż biodra, w szerszym rozkroku, dłonie na biodrach, krążenia bioder, 10 w lewo, 10 w prawo. Stawy kolanowe przy tym ćwiczeniu się nie uginają. Obszerne ruchy z wypchnięciem bioder w tył. Ok. Teraz stopa wyprostowana, noga wyprostowana, stopa, palce kierujemy na siebie. Noga podporowa, lekko ugięta w stawie kolanowym, stopy cały czas skierowane na wprost. Łopatki ściągnięte, pozycja wyprostowana i pochylamy się do przodu. Jeśli poczujemy rozciąganie taśmy kulszowo-goleniowej, mięśnia dwugłowego, zatrzymujemy sobie i czekamy 10 sekund. Powracamy, zmieniamy stopę, nogę, znów palce na siebie, staw kolanowy zablokowany i cofamy biodra do tyłu, łopatki ściągnięte, nogi wyprostowane w stawie kolanowym. Przytrzymujemy również 10 sekund. Powtórzymy to jeszcze raz, po dwa razy na stronę. Pamiętamy, trzymamy łopatki ściągnięte, plecy wyprostowane. 10 sekund i zmieniamy nogę. Ok. Rozluźniamy swobodnie dolne kończyny. I teraz szerszy rozkrok i przenosimy ciężar ciała. Raz na jedną nogę. Raz na drugą nogę. Staramy się, aby palce u nogi wyprostowanej kierować na siebie. Ręce z przodu, łopatki ściągnięte, plecy wyprostowane. I przenosimy raz z jednej na drugą. Tak jest. Pogłębiamy sobie ten zakres. Jeśli jesteśmy w stanie, możemy już sobie swobodnie siąść nisko. Palce kierujemy na siebie, łopatki ściągnięte. Ok. Wracamy do pozycji wyjściowej. Stopy szerzej niż biodra. Zapratamy sobie dłonie na łokciach. Schodzimy sobie nisko z wydechem. I zostajemy w tej pozycji równo oddychając. Głowę chowamy między ramiona. Wracamy do pozycji wyjściowej i teraz robimy skłon po zewnętrznej części nogi do nogi lewej. Wracamy do nogi prawej.
wracamy i do środeczka. I jeszcze raz powtarzamy do lewej, do prawej i do środka. Ok, wracamy do pozycji wyjściowej. Teraz wykonujemy wypad w przód. Stopa cała w podporze, pięta się nie odrywa. Z tyłu noga nie musi być tak bardzo wyprostowana. Musimy teraz czuć tutaj uczucie rozciągania w biodrowo-lędźwiowym, w przyczepie czworogłowego. Jeśli wepchnięcie biodra w przód nic nikomu nie daje, nie ma tego uczucia, możemy sobie dołożyć rękę. Dodatkowo wykonujemy tutaj ćwiczenie stabilizacji i z lekkim pochyleniem do nogi wypadowej. Czyli w moim przypadku będzie to do lewej strony. Czuję teraz dość mocne rozciąganie. Wracam sobie, zmieniam sobie nogi. Tak jest. Pamiętajcie o tym, aby biodra były ustawione wprost, żeby tutaj w biodrach się nie rotować. Dokładam sobie dłoń. Możemy spojrzeć za nią. To dodatkowo utrudni nam stabilizację. Pochylamy się do boku. Do nogi, która jest na wypadzie. Ok. Wracamy sobie do pozycji wyjściowej. W swobodnym staniu. Dociągamy piętę do pośladka, kolano blisko nogi podporowej, dociągamy sobie, rozciągamy mięsień czworogłowy, tak jest. W momencie, kiedy dam nogę bardziej do tyłu, będę czuł bardziej uczucie rozciągania w mięśniu czworogłowym. Pozycja wyprostowana, brzuch lekko napięty i druga strona. Trzymamy stabilizację. I pamiętamy też o tym, aby biodra nie opadały do dołu. Trzymamy pozycję stabilną. Ok. Rozluźniamy swoje kończyny. Teraz łapiemy za kolano. Dociągamy kolano do klatki piersiowej. Noga podporowa jest wyprostowana. I trzymamy stabilizację. Jedna. Hop. Druga. Ok. Tyle w części, jeśli chodzi o gibkość. Przechodzimy teraz do części bardziej dynamicznej, czyli do sprawności. Będziemy wykonywać ją na odcinku. Dobrze, zaczynamy od ćwiczenia. Unoszenie kolan do skipu A z wymachem ramion w przód. Ćwiczenie wygląda w ten sposób. Swobodnie, aktywnie na stopie, na śródstopiu. Tak. Kolano do skipu A z krążeniem ramion w przód. Powrót spokojnym truchtem. Staramy się w przerwie oddychać, nie wstrzymywać powietrza. Odwracamy się. To samo ćwiczenie, a krążenia w tył. Czyli do skipu A z krążeniem ramion w tył. Spokojny trucht z powrotem. Teraz przeplatanka bokiem. Twarzą do siebie. Raz noga z tyłu, raz noga z przodu. W momencie, kiedy noga jest z przodu, odkręcamy się w drugą stronę. Czyli ze skrętem tułowia. Truchcik z powrotem. Teraz plecami do siebie i w drugą stronę.
I to samo. Z powrotem trucht. Okay. Teraz będzie zatrzymanie. Noga z przodu, palce na siebie. Skłon do przodu, zbieramy liście. Dwa kroki w przód, druga noga. I zaczynamy. Trochę przyspieszamy. Łopatki ściągnięte, plecy wyprostowane, głowa w przedłużeniu kręgosłupa. Noga z przodu wyprostowana, stopy ustawione na wprost. Teraz wracamy marszem, odpoczynkowo. Teraz będą lekkie przeskoki z wypchnięciem bioder w przód, aktywnie na śródstopiu. Raz, jedna, raz druga, hop. Kolano do skipuła. Tak jest, aktywny przed śródstopie. Nie wykonujemy jeszcze dynamicznie, czekamy, wstrzymujemy się po to, aby przygotować organizm do większego wysiłku. Teraz wykonujemy to samo ćwiczenie, lecz do tyłu. Wysoko kolano, palce na siebie. Po bardziej dynamicznych ćwiczeniach marszujemy, skupiamy się na oddechu. Ok. Włączamy sobie teraz elementy skipów. Do połowy dystansu, czyli u nas przyjmijmy to jest 10 metrów, pół skip na nogę lewą, od połowy dystansu pół skip na nogę prawą. Wygląda to w ten sposób. Spokojnie. I druga noga. Na razie jeszcze nie staramy się robić tego dynamicznie. Spokojnie. Tempo będziemy podkręcać sukcesywnie z czasem wykonywania rozgrzewki. Był skip A, zrobimy sobie skip B, pół skip B na jedną nogę, raz jedna, do połowy, od połowy druga. Pamiętamy przy pracy, przy tym, aby dobrze pracować rękoma, tak jak to w bieganiu, przód, tył, wyrzut podudzia w przód, ściągnięcie w dół. Czyli tak zwane grzebnięcie. Był skip A, skip B. Teraz czas na skip C. Też pół skip do połowy na lewą, od połowy na prawą. Wracamy marszem. Teraz będzie D, czyli defilada. Tutaj przy tym stawy kolanowe wyprostowane, palce na siebie i będzie co któryś. Z akcentem o tartan, o podłoże. Na śródstopiu. Nie wykonujemy ruchu hamującego, nie atakujemy piętą. Tylko śródstopiu. Teraz pół skip, czyli wybicie na jedną nogę, czyli z wieloskoku, czyli jedną nogą się wybijamy, a drugą ciągniemy w przód, czyli prawa się wybija do połowy, będą to około dwóch powtórzeń i od drugiej połowy druga noga. Zaprezentuję jak to wygląda i tutaj hop, hop i od połowy
druga. Powrót marszem, korzystamy z przerwy, odpoczywamy i teraz dodajemy sobie ćwiczenie koordynacyjne. Lewa noga idzie do skipu A, prawa noga idzie do skipu C. Tutaj ćwiczenie koordynacyjne i od połowy zmiana nogi. Dobrze, jak jesteście w stanie zauważyć, rozgrzewka już jest coraz bardziej dynamiczna. Teraz zapracujemy typowo na śródstopie, na dynamiczne odbicie, które pomoże nam przygotować się do biegu ze spadochronem, do treningu ze spadochronem. Jedna noga z góry mocno atakuje w dół, przeprost, wybijamy się w górę, wygląda to w ten sposób. Tak, bardzo dynamiczne śródstopie, ręce pracują jak w bieganiu. Kwestia trafienia w punkt. Ok. Robiliśmy sobie pół skipy na A, na B, na C, na D i na wieloskok. A teraz połączymy sobie to wszystko już w takiej w truchcie w powrotnym na odcinku 20 metrów będziemy wykonywać skip A, skip B, C, D i wieloskok. Szybki skip, wysoko unosimy kolana. Noga odbijająca się prosta. Intensywny skip A. Powrót truchtem. Teraz skip B, jak do A, wyrzut podudzia w przód i grzebnięcie. Nie odchylamy się przy tym ćwiczeniu do tyłu, staramy się być w pionie. Jak do skipu A, w momencie kiedy noga jest uniesiona do kąta 90 stopni w biodrowym, w stawie biodrowym, wyrzucamy podudzie w przód z grzebnięciem. Teraz skip C, intensywny pięta pośladek, mocna praca rąk przód tył. I truchcik z powrotem. Teraz skip D. Stawy kolanowe zablokowane, mocna praca ze śródstopia i w przód, i w przód, i w przód. Tak jest. I jeszcze został nam ostatni skip, wieloskok. I tutaj możemy wykonywać na dwa sposoby. Albo sprinterski, czyli krótki, albo dla biegaczy długo-średnio-dystansowych, czyli długi. My zrobimy sprinterski, ponieważ taki dzisiejszy charakter treningu. Czyli skip, wieloskok z szybkim ściągnięciem nogi z przodu w dół. I jedziemy. Odbicie, hop. Odbicie, ściągnięcie, odbicie, ściągnięcie. Dobrze. Przerwa w marszu. Już teraz typowo dynamiczne, bardzo dynamiczne ćwiczenie. Wykonamy sobie teraz już bardzo mocne wyjścia w przód z uniesieniem nogi do skipu A. Przeciwległa ręka do nogi akcentuje ten wymach w przód. Wysoko i daleko. Jedziemy. Ok. Dla zmęczonych powrót w truchcie, w marszu,
dla tych, co są wypoczęci, nie zdążyli się dobrze dogrzać, mogą sobie wrócić w truchcie. My jesteśmy bardzo zmęczeni, jeszcze musimy dużo mówić, więc wrócimy sobie w marszu. Okej, typowo jeszcze na stopę, czy takie złączone stopy razem, odbicia, przód. Tak, przesuwamy się w przód z dołączeniem dwóch rąk na raz. Przód, tył, przód, tył. Palcem na siebie. I tym akcentem zakończyliśmy rozgrzewkę dynamiczną. Zostały nam w tym momencie trzy rytmy między 60 a 80 metrów. Dla bardziej zaawansowanych proponuję 100 metrów. Pamiętamy przy tym, aby być aktywnym na śródstopiu. Wszystkie ćwiczenia, które wykonywaliśmy, czyli praca na śródstopiu, wysoko na biodrach, prawidłowa technika i lecimy dalej. Zapraszamy Was teraz na ostatni element rozgrzewki przed głównym treningiem. Będą to trzy rytmy, z czego dwa pierwsze będą z intensywnością 80%, a ostatni podkręcamy troszeczkę tempo i do 95% intensywności. Zapraszamy! Przechodzimy do głównej części treningu, czyli bieg ze spadochronem. Bieg ze spadochronem możemy wykorzystywać do wielu konkurencji sportowych. Dzisiaj będziemy wykorzystywać to podczas biegu, czyli do lekkoatletycznych ćwiczeń. I tutaj to ćwiczenie, ten bieg ze spadochronem pomoże nam kształtować wytrzymałość szybkościowo-siłową. Podczas biegu ze spadochronem zwróćcie uwagę na obszerną pracę rąk, tak aby nadgarstek wychodził za linię pośladka. Kąt w ustawie łokciowym 90 stopni, tutaj się nic nie zmienia. Praca tylko jest wykonywana w obręczy barkowej. Nie cofamy bioder do tyłu podczas startu, to jest też bardzo ważny element, czyli pchać się biodrem w przód i wysoko kolano podczas biegu. To są takie ważne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o ilość odcinków i przerwy pomiędzy odcinkami, to tutaj dla osób mniej zaawansowanych, dla osób młodszych, odcinki między 60 a 80 metrów, bardziej tutaj bym się skłaniał przy odcinkach 60-metrowych, przerwy pomiędzy odcinkami do pełnego wypoczynku, odcinków między 4 a 6. Natomiast jeśli chodzi o osoby starsze, bardziej zaawansowane, przerwa też jest niezmienna do pełnego wypoczynku, natomiast odcinki między 80 a 100 metrów, a powtórzeń między 6 a 8. My jesteśmy już po głównej części treningu, także pozostaje nam ostatnia część treningu, czyli wyciszenie organizmu po aktywności fizycznej. Zachęcamy Was do takiego spokojnego truchtu na niskiej intensywności, a na koniec możecie włączyć ćwiczenia oddechowe, które uspokoją Wasz organizm. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że się podobało. Trenujcie z charakterem i dbajcie o siebie jak najlepiej. Nie wiem jak Wy, ale ja po treningu z Arturem czuję się bardzo usatysfakcjonowana. Dzisiaj robiłam trochę za tło do treningu i postanowiłam oddać ten trening w ręce specjalisty w tej dziedzinie. Ale to jeszcze nie wszystkie niespodzianki, bo będzie jeszcze jedna, dlatego bądźcie czujni!